Cześć wszystkim, witam serdecznie na moim kanale Fishing Planet i dzisiaj chciałbym Wam pokazać trzy spoty, które sam znalazłem na unikatowego tajemnienia syberyjskiego. Siadają również 50 plus na spinning zepa, chyba w okolicach 6 sztuk około. Jak dobrze pamiętam, mniej więcej, i dwa siadły ostatnio na spławik 50+. Także taki króciutki materiał, a w sumie jeszcze mam zaplanowane w sumie razem wszystkie cztery. I trzy spociki na unikatowego tajemnienia pospolitego. Także już pokazuję, markerki oczywiście też. To będzie ten trzeci i teraz najważniejsza jeszcze sprawa, na grunt jeszcze nie próbowałem, tylko o spinning i spławi gruntówki, tej najmocniejszej oczywiście jeszcze ze sobą nie zabierałem. Mój cel to oczywiście był złapanie wszystkich tutaj ryb zwykłych i unikatowych, nowych gatunków i oczywiście te, które już były, także zajęło mi to tydzień czasu, ale się udało. No to lecimy z tematem. Pierwszy i główny spot to, jak wszyscy doskonale wiedzą, czyli oczywiście to jest wyspa tajemnienia, czyli pod skałką. Proszę bardzo. Chmura, jak widać, to był mu jeden chyba z pierwszych, jak nie pierwszy, pierwszy lipiec. Prawdopodobnie, ale nie jestem pewny. Chyba i pierwszy, albo drugi, coś takiego. No i ja oczywiście się ustawiam tu i rzucam tu, albo się ustawiam tu i rzucam tu. Następnie tutaj kordy są, proszę bardzo, blaszka średnia 56 gram 6,0, 49 kg. Tutaj na spławiczek grunt 57 cm, haczyk 7,0 i mamy kolejnego unikatowego na spławik 42,702. Kotwica to jest nie mój, to jest mój tajmień. 50 plus z tego miejsca, 51,249 w słoneczko, jak widać, 18,56 na blaszkę wąską 28 gram, haczyk 4,0. Różnobarwna i oczywiście potocznie nazywana fioletowa. Są to nowe, duże blachy, które pojawiły się wraz z rzeką Selengę, bo do tej pory mieliśmy przed wyjściem tego łowiska max 1,0. Te blaszki, prawda? Czyli tu jest pierwszy spocik, czyli pod skałką wyspa tajemnienia. To oczywiście miejscówka znana. Następnie od tego miejsca w lewo. I jeszcze warto zaznaczyć, że to są tutaj te dwa najgłębsze miejsca po 7 metrów. I je widać tylko na echosondzie. Będą zaznaczone mocnym kolorem niebieskim. Na dodatkowej sondzie na ziemi łodzi nie widać, na tablecie nie widać, tylko na tej echosondzie, którą mamy przy kierownicy na motorówce. I to jest najmocniejszy kolor niebieski. Spot numer 2, czyli oczywiście od tego miejsca w lewo, na koniec. I tutaj kolejna 7-metrowa głębinka. I proszę bardzo, lecimy. Nocka. Mój drugi co do wielkości tajmienie 54 kg i 34 gramy, blaszka średnia nocna holograficzna pstrągowa 56 gram, haczyk 6,0. Kolejne słoneczko 53-186, największy złapany na mysz, tą nową największą. To zaznaczone koniec głębinki to nie. I mój rekordowy tajmień 55 kg i 54 gramy, złapany na tą samą blaszkę, atak z 4 metra i odjazd. Dodatkowo tutaj jeszcze oczywiście na spławiczek również grunt 57 cm, haczyk 7,0 i nowy żywiec, czyli strzelba potokowa i mój pierwszy 50 plus na spławik 51 kg 826. Miks, godzina 12:10, także jak widać, biorą w każdą pogodę, w nocy również.
Także tutaj na tej takiej wąskiej głębince to jest spot numer 2 i spot numer 3, czyli aktualnie gdzie jesteśmy, który ostatnio znalazłem. Tu będzie również głębika zaznaczona, ale takim normalnym kolorem niebieskim, to jest mniej więcej 6 metrów, gdzie aktualnie tutaj stoimy. I tutaj nocka i ponownie blacha średnia, ta holograficzna pstrągowa, 56-gramowa haczyk 6.0, 52 kg 818, tajmień złapany i również spławik, mój drugi tajmień, 50 plus na spławik. Grunt oczywiście ten sam, 57 cm, haczyk 7.0, nowy żywiec, czyli strzelba potokowa. I unikatowy tajmień 51 kg i 63 gramy. Koordynacie podane są pod datą złapania rybki. Od samej góry patrząc nad unikatowym tajmieniem syberyjskim. Także to jest mój drugi 50 plus tajmień syberyjski na spławik. Także tak to wygląda. Czyli spocik numer 1 oczywiście wyspa Tajmienia, drugi spocik od tego miejsca w lewo, głębinka, którą pokazywałem, i trzeci spocik od wyspy Tajmienia w drugą stronę, czyli w prawo. I to jest głębinka 6-metrowa, spot numer 3. Tak to się prezentuje. Mam chyba 3 unikatowe tajmienie w siatce, jak dobrze pamiętam. Tak jest. I to chyba wszystko złapane na spławik unikatowe, tak. Na spina unikatowego w tej siatce nie mamy. Tak to wygląda. Spoty pokazałem w każdą pogodę. Biorą unikaty. Nocki też. 3 spociki. Także mam nadzieję, że Wam pomoże. Piszcie w komentarzach. A ja dzięki wszystkim serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę do góry, będę wdzięczny. Nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału. Link będzie w opisie. I zapraszam również nowe osoby na mojego Discorda. To tyle. Życzę wszystkim miłego dnia i do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.